Bądź najpotężniejszym magiem na Korinis. Na totalnej wiebce rozkazuj organom sądowniczym zamykać mordy. Rozprowadzaj alkohol po wyspie, by nabijać sobie kabrze. Sprzedawaj drogo, bo wyprodukowane z błogosławieństwem Inosa. Pozyskuj darmową siłę roboczą, bo stworzyłeś zasadę, że każdy nowicjusz jest zobowiązany do pracy na rzecz społeczności klasztoru. Za przyjęcie do klasztoru żądaj ofiar w wysokości 1000 sztuk złota oraz owcy. Nowicjusze sami płacą, by móc u ciebie pracować w nadziei na to, że kiedyś staną się tacy jak ty. Dodatkowo nowicjusze prowadzą małe pole uprawne oraz hodują owce. Owce przerabiasz na futra, które sprzedajesz, i kiełbasę, którą mamisz kolejnych naiwniaków. Niech się biją o twoją kiełbasę. Co za frajerzy! Jakiś gostek podbija do ciebie. Przez chwilę masz wrażenie, że go skądś kojarzysz. Dobra, nie musisz znać wszystkich. To oni muszą znać ciebie. Szpanujesz przed nim, że wiecie wszystko i macie potężną moc. Zapodaje, że jakiś wybraniec Beliara chce zniszczyć świat. A tak w ogóle to w górniczej dolinie są smoki. Postanawiasz wykorzystać frajera. Jeśli mamy ci pomóc, to idź posprzątaj komnaty i sprzedaj wino. Masz roznieść też kiełbasę, bo moi nowicjusze są głodni. Uff, masz go z głowy na jakiś czas. Ale co jest? Nie zdążyłeś nawet wytrzeźwieć pomerańczu w mieście z Watrasem, a on podbija znowu, że chce zostać magiem i że ma prawo. Myślisz sobie, ja tu, kurwa, jestem prawem, dzieciu. Ale no w mordę, niby ma do tego prawa. Puszczasz oko do ziomka Serpentesa. Znajdź to, co u kresu drogi Inosa. Zabij żywą skałę. Wiśniecie mocno. Stworzone. Ulthardy bez beku. Koleś robi to wszystko. Ależ ma ciśnienie na tą próbę ognia. Dobra, niech ma. Polazł do kolonii z misją wagi państwowej. Myślisz sobie, że trzeba pokazać klasę i z tym. Dajesz mu paladyna. Co by parę szczurów mu zabił po drodze i zostawił go samego przed armią orków. Zajebią go szkoda chłopa. Złoty człowiek z niego był, ale dupę ci zawracał. No trudno. Nowicjuszy masz jak mrówek. Znajdzie się inny. Podbija do ciebie wykidajło Pedro. Elo, mordo. Gdzie masz oczko Inosa? A tutaj siomek. Chcesz potrzymać. Dajesz mu, a on bierze i spierdala. Wołasz, żeby go gonili. Wszyscy mają na to wyjebane. To nie wiem. Wyślijcie za nim nowicjuszy czy coś. Przebywa znowu ten gostek od smoków. Dopakowany, jaki się zrobił po tej górniczej dolinie. Walisz ściemę, że chcesz przekazać mu oko Inosa do walki ze złem, ale zostało ono skradzione przez opętanego nowicjusza Pedra. Kurde! Zdrajca Pedro podstępem ukradł oko. Goń go. Sam nie mogę, bo złamałem sobie paznokieć, a pozostali magowie prowadzą ważne studia. Gościu kupił to i polazł. Wraca z okiem zniszczonym. Jak mogłeś do tego dopuścić, debiu? Nie wiem, napraw to czy coś. Wraca jakiś czas potem i coś tam pierdoli o współpracy z Xardasem. Że niby jedyny sposób na naprawienie oka to rytuału, w którym wezmą udział trzej magowie reprezentujący każdego boga. Masz flashbacki z czasów, gdy robiłeś zagońca na posyłki wiadomości do Xardasa. Nie ma mowy. Każesz mu się wynosić. Niech się pierdoli, nie robię z nim. Wraca jakiś czas potem z jakąś księgą. Patrzysz na niego z wyższością i zamaszystym ruchem próbujesz ją otworzyć. Nichuja. Wszyscy z ciebie pośmiechują. By zmienić temat, zgadzasz się pomóc naprawić oko. No to leziesz do tego słonecznego kręgu. Widzisz tego dupka Xardasa. Przylazł jeszcze Watras.
Przynajmniej trafiłeś na maga wody, z którym zaliczasz co tydzień melanż przy klasztornym winie. Razem z nimi przywracasz moc amuletowi. Dajesz go Besiemu, tłumacząc, jaki to potężny amulet, jakie zajebiste moce daje. No po prostu instrukcja, jak go używać do walki ze smokami. A jeszcze mała uwaga. Tylko ładuj go za każdym razem, bo szybko się zużywa. Dajesz jeszcze typiarzowi szatę arcymaga, by się od ciebie już odjebał i gites. Przy okazji wręcza ci jakieś księgi, że niby jakieś opętania czy chuj wie co. Bierzesz i wręczasz Ultharowi. Niech się przyda na coś darmo zjad, a nie wszystko na twojej głowie. Czy to oznacza spokój? A takiego wraca tydzień później, że chce książkę, którą przyniósł. I tak nie umiesz otworzyć, więc niech bierze. Mia pół godziny i zapodaje nawikę. Jestem wybrańcem, który zabił smoki, walczę z Beliarem, ku chwale Innosa, którego jesteś wysłannikiem. Czy dajesz mi, o panie, błogosławieństwo, bym ocalił świat? No okej, coś jeszcze. Potrzebuję Jergena na kapitana. Czujesz węża w kieszeni. Gość wisi ci kasę. Nie ma opcji. A tamten gada, że musi uratować świat przed zniszczeniem. Czego, kurwa, nie rozumiesz? Spierdalaj. Żeby się odjebał, idziesz z nim na układ. Niech ubije demony i zapewni ci dostęp do zajebistych fantów Xardasa. Orzesz. Robi to. Dobra, niech ma to błogosławieństwo. Błogosławię cię w imieniu i nosa zajeb skurwieli i nie wracaj. Odpływa! Bierze jeszcze tego ciecia Miltena, który tyle pierdoli o walce ze złem, zamiast jak normalny człowiek skupić się na handlu winem, pojeb. W sumie propsik. I byłoby zajebiście, gdyby nie wjebali się orkowie, a ten chuj no-name nie zajebał jedynego statku, którym dało się spierdolić, powołując się na bycie w Bractwie Ognia. Jebany bezczel. Subskrybując kanał, oceniając i komentując ten film, doceniasz moją pracę i wspierasz rozwój mojego kanału.